Pani Basiu! Chodź. Gorącej herbaty z cytryną, jakiś koc, prędko. Już. Pani Basiu, proszę po herbatę. Mamo, co się stało? Pojechałem do ojca na cmentarz, tam ją znalazłem. W taką pogodę. Piotr, zamiast koniaku może lepiej podać lekarstwa. Lekarstwa. Mamo, gdzie te leki? U ciebie? Boże, pewnie nie znajdzie. Pani Basiu, koc! Jakiś koc! Proszę. Proszę, niech pani wypije. Chociaż łyczek. Dobrze. Dobrze. Tak się właśnie zastanawiałam, gdzie pani tak długo się budziła. Ojej. No. Niech się pani wypłacze. To pani dobrze zrobi, to pomaga. Mój Stachu powtarza, że... To pomaga. Januś! Marysiu, cześć! Cześć! Hej! Co słychać? No wszystko w porządku, jakoś leci. A co u ciebie? A, dobrze. Raz lepiej, raz gorzej. A jak? Bez obstawy, na wolności? No na pewno co we mnie emocji, niezwykle. No przynajmniej będziesz miała co wspominać. No. Janusz? Tak? Chyba ci jeszcze nie podziękowałam za ochronę, prawda? Myślisz, że to dobry sposób? A znasz lepszy? No pocałuj mnie. Szymon, musisz mnie wysłuchać. Ja mam do tego prawo. Daj spokój. Jak mogłaś? Szymek, nasze małżeństwo trwało zaledwie 2 tygodnie. Potem on wyjechał do Stanów i już nigdy więcej się nie widzieliśmy, rozumiesz? Zresztą to była dziecinada. Nawet nie wzięliśmy ślubu cywilnego. Wzięliście kościelny. Jak mogłaś mnie tak oszukiwać? Szymon, nie chciałam. Zresztą przecież wobec prawa ja nadal jestem panną, rozumiesz? Proszę, Szymon, masz tu całe zestawienie z 1 oddziału. Od 15 do końca miesiąca. Resztę sama wpiszę do komputera. Dobra. Dzięki. Ja nie wiem, czy to jeszcze ma jakieś znaczenie. Proszę, na zabieg.
proszę, bardzo pilna. Dzień dobry. Nareszcie jesteś. Był do mnie telefon? Oczywiście, to jaki? Kiedy dzwonił? Nie dzwonił, tylko dzwoniła. Twoja koleżanka z klasy. Pytała, jak się czujesz, bo podobno nie było ci dzisiaj w szkole. No, więc jak twoje zdrowie? Chyba należą mi się jakieś wyjaśnienia. Marysiu, Wagary? Nigdy nie miałam z tobą takich problemów. Ale odkąd poznałaś tego chłopaka? Zostaw Grzesia w spokoju, dobrze? A twoja nauka? Powiedz mi, kiedy ty się właściwie uczysz? Daję sobie radę. Czyżby? Wszystko ostatnio zawalasz. Szkoła, dom, popatrz, jak wygląda twój pokój. Jak pokój, no. Słuchaj, wychodzę. A jak wrócę, mieszkanie ma być posprzątane. I proszę zrobić pranie. Mam dosyć swojej fanaberii. Patrycja! Co? Telefon do ciebie na dole. Idę. Dzięki. Halo. A to ty. No cześć, Marysia. Fajnie, że dzwonisz. No. Ja? Średnio. A co u ciebie? Aha. No. Nie, okej. No co ty? Zwariowałaś? Marysia, nie biorę, przestałam. Zerwałam się, naprawdę. Jestem czysta. Tak, na pewno, na pewno. Marysia, słuchaj. Patrycja, kończ, już zajęcia się rozpoczęły. Już idę. Halo? Wołają mnie. Marysia, słuchaj. Ja zadzwonię do ciebie trochę później, dobra? Dzięki, że zadzwoniłaś. No to trzymaj się. No okej, dzięki. Cześć. Idę, idę. Cieszę się, że znalazłeś dla mnie chwilę. Ach, proszę cię. Z Antosiem. Często boli go głowa, brzuch i nie chce chodzić do szkoły. Może ma jakieś problemy z nauką? Porozmawiam z nim. Już to zrobiłam. Twierdzi, że nie. Dzwoniłam nawet do jego wychowawczyni. Ona nic nie zauważyła. Mówi, że Antek się dobrze uczy, że ma dobry kontakt z kolegami. No więc w czym problem? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Mówię, że Antek nie chce chodzić do szkoły. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli spokojnie to przeczekamy. Nic na siłę. Antek sam to zrozumie, zobaczysz. Wiesz, zastanawia mnie twój spokój. A przyszło ci może do głowy, że w ten właśnie sposób odreagowuje śmierć dziadka? Nie dalej jak w sierpniu mieszkanie remontowałam, a teraz co? Cała kuchnia zalana. Ja wiem, przepraszam bardzo, ja to zaraz powycieram, posprzątam. Co tam posprzątam? Cały sufit opada. Gdybym przyszła później, cały parkiet wypływał. Dzień dobry, co tu się dzieje? Nie wiem, czy taki dobry, sama pani zobaczy. Przepraszam panią bardzo,
Ja wszystkie koszty uregulujemy. Zaraz do pani zwrócę. A, uregulujemy. Już ja to proszę, widzę. Się nie martwić. Zaraz zejdę. Coś ty narobiła, Marsiu. Pani robiła. Zapomniałaś o wężu. O Boże. Co ja z tobą mam? Uczyłam się z Grzegorzem. Nie. Potem zadzwoniła Patrycja, ona ma, wiesz, problemy ze zdrowiem. Znowu Patrycja. Nie no, to nie to, ona już tym razem nie bierze. Oj, ty mój biedak, mogłabyś to całe miasto obdzielić swoimi problemami. Powiedz mi, ta broszka znalazła się? No proszę. Ja o Antku, a ty o broszce. No więc nie, nie znalazła się. A dziś rano zauważyłam, że nie ma spinek z turkusami. Tych turkusowych? Tak. Te, które mi przywiozłeś z Wenecji, pamiętasz? Pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. Na pewno nigdzie ich nie ma? Mm-mm. A może chłopcy? Nie. Mówili, że nie ruszali. Otwarte! Dzień dobry. Proszę, proszę. Dzień dobry. Nazywam się Jerzy Byrski. Mieszkam tu od niedawna. Dwa piętra niżej. Przepraszam. Mam wrażenie, że... Córka zalała cały pion. A nic się nie stało. U mnie to tylko kilka niewielkich zacieków. Oczywiście wszystkie koszty uregulujemy. Ale nie, nie, nie ma o czym mówić. Zdaje się, że mają panie i tak niemały kłopot. Ja chciałem tylko pomóc. Nie, nie, już dziękuję bardzo. Sytuacja jest mniej więcej opanowana. Ale gdyby jednak była potrzeba pomocy, to służę. Miło mi było poznać nowych sąsiadów. Do widzenia. Mogę pani. Nie szkodzi. Do widzenia. Do widzenia. Wiesz, Barbara ma nową garsonkę. Zauważyłeś? Pewnie sporo kosztowała. Piotr, ja tylko głośno myślę. Myślałem, że już to sobie wyjaśniliśmy. Ufam tej kobiecie, rozumiesz? Więc sama siebie okradam, tak? W nocy lunatykuje. Otwarte! Otwarte! To miasto jest dla ciebie niezdrowe. Skąd w tobie tyle zaciętości, agresji? Bo ja nie rozumiem. Co się z tobą dzieje, Halino? Co się ze mną dzieje? Co się z tobą dzieje? Zastanów się, czy w twoim życiu jest jeszcze miejsce dla mnie, dla dzieci. Piotr? Ja nie rezygnuję tak łatwo. Ruch jak na dworcu głównym. Cześć. Cześć. Tylko na sekundę. Dzwoniłem. No, ale twój telefon jest ciągle zajęty. No, to prawda. Marysia godzinami wisi na telefonie. Rozmawiałem z moim sąsiadem. Graczyk, prokurator, mówiłem ci. To mój sąsiad. Prosił, jak zwykle, żebym przekazał ci wiadomości. Dobre wiadomości. Większość podejrzanych dostała wysokie wyroki. A pozostali, ale to już płotki, wyjechali z miasta. No. Więc teraz możecie wreszcie czuć się zupełnie bezpieczne.
To wspaniale. Jeszcze raz dziękuję. Za wszystko. Może wejdziesz? Proszę, proszę. Strasznie mi przykro z powodu... Dziękuję. Do widzenia. Myślałam, że już o nas zapomniałeś. Masz jakieś kieliszki? Już piłeś. Żeby coś uczcić, czy żeby o czymś zapomnieć? To drugie. Wiesz co? Daj mi szklankę. Oj, Szymek, Szymek. O Boże, co ja robię? Przecież kieliszki mam w parku. Szklankę. Wystarczy. Nie będziesz pił w szklance, proszę. A właśnie, że będę pił w szklance. Żadnego ślubu nie będzie. Dlaczego? Bo już był. Joanna ma już męża. Nie żartuj. Jasna cholera. Dlaczego ona mi tego nie powiedziała? Ale to niemożliwe. Nie pij tyle. I co masz zamiar zrobić? Nie wiem. Właściwie, patrząc na to trzeźwym okiem, to nic się nie stało, nie? Nic. Nic. Szymek, przede wszystkim nie możesz podejmować pochopnych decyzji. Słuchaj, bo przegapisz swoje szczęście tak, jak ja przegapiłam. Napijesz się. Napiję się. Ale ty już nie pij, proszę cię, nie pij. Dobra. Gdzieś być, tak? Gdzie ona jest? Wiem, na pewno będzie pod kanapą. No trudno. Szukaliśmy wszędzie. Ale mama powiedziała, co to ty zabrałaś broszkę. You're stupid or something? No. Yes, you are, you little brat. Co ty powiedziałeś? Czy to ty zabrałaś broszkę? To ja muszę mieć w życiu takiego pecha. Szymon się ode mnie odsuwa, widzę to wyraźnie. Musi się z tym oswoić. A tak między nami, mnie też ta wiadomość zszokowała. A Szymon, to oczywiste, odbiera to jeszcze gorzej. I naprawdę nie ma znaczenia, ile to małżeństwo trwało. Tydzień, dwa, miesiąc, rok. Jesteś mężatką, Joasiu. Takie są fakty. No, ja nigdy nie myślałam o sobie jako mężatce. Jeśli mogę ci coś doradzić, poczekaj. Niech się uspokoi. Daj mu trochę czasu. Tak, wiem, wiem. Bożenka, jego tracę. Nie panikuj, spokojnie. To mądry facet. Nie podejrzewasz chyba Szymona, nie, że on... Nie, to nie tak. Ja myślałam, że to jego matka jest w stanie zniszczyć nasz związek, a tymczasem okazało się, że to ja noszę bombę w kieszeni. Ja nie mogę sobie tego darować, rozumiesz, tej głupoty. Kochałaś go? Kogo? O, przepraszam bardzo, nie było to doktora Żywińskiego? Nie. Tego mężczyznę. Na początku myślałam, że tak. Zresztą wyobraź sobie, wiejski kościółek,
To było takie romantyczne szaleństwo. Potem... Co potem? Wtedy wielu ludzi wyjeżdżało i on też chciał wyruszyć do lepszego świata. Ale w tych planach nie było miejsca dla mnie. Zresztą trudno mu się dziwić. To nie było żadne małżeństwo, to było kpiny, żart. I Szymon tak właśnie to potraktuje, kiedy już opadną emocje. Ja go zawiodłam. Słuchajcie, dziewczyny, opowiedzieć wam dowcip o facecie, który miał dwie żony? Nie. A co jest? Nie, to nie. Aha, nie widziałyście siostry Zosi? Nie. Dziewczyny, wyluzujcie się trochę. Wszystko będzie dobrze, Jasiu. Zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Ja już nie mam sił. Nie mam... Wcześniej wstałeś. Tak. Mam trochę pracy. Wiesz? W nocy parę razy wstawałam do Antosia. Co z nim? Dręczą go jakieś koszmary. Krzyczał przez sen. Potem długo płakał. Nie mogłam go uspokoić. Że ja nic nie słyszałem. Zawsze był bardzo wrażliwy. Za bardzo. Zastanawiam się, dlaczego. No wiesz, przyjazd tutaj, zmiana środowiska, kolegów. To w końcu jeszcze dziecko ma prawo sobie nie radzić. Ale ostatnio się zmienił. Zawsze był zadziorny, wesoły, a teraz jakoś tak przygasł. A może to dlatego, że poświęcasz mu za mało czasu? Jemu? Nam? Mnie? Piotr, przytul mnie. Stęskniłam się za tobą. Nie teraz, proszę cię. Nic nowego, prawda? Czekam tylko, aż powiesz, że cię boli głowa. Oj, dramatyzujesz. Piotr, nie dajesz mi żadnych szans. Może po prostu naprawdę boli mnie głowa? Mieliśmy porozmawiać o galerii. O galerii? Mieliśmy porozmawiać tydzień temu. A teraz postanowiłam, że sama się nią zajmę. Sama poprowadzę swoje interesy i zapewniam cię, że zrobię to bardzo dobrze. W związku z tym rzadziej się będziemy widywać. No proszę. A chłopcy? Zatrudniłam do nich studentkę. Od czasu do czasu będzie mi pomagać. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Antoś będzie cię teraz bardzo potrzebował. Ja i Antoś poradzimy sobie. No ale przecież... Piotr, daruj sobie. Myślisz, że ja nie wiem, do czego zmierzasz? Posłuchaj, Halina. Ja... To mnie chyba przerasta.